Ucieszyło mnie to, że wrócił Piotr do zespołu. Ucieszył mnie debiut Kevina. Zdobył pierwszy punkt w swojej karierze w Ekstralidze, także no, ale spotkanie, no, chcieliśmy wygrać, nie oszukujmy się. Każde zwycięstwo smakuje tak samo, chociaż te na wyjeździe smakują jeszcze lepiej, prawda? Troszkę drużyna była dzisiaj osłabiona, bo nie było jednak Jacka Holdera, ale musieliśmy zastosować pewne troszeczkę inne ruchy taktyczne. Z tym, że one wypaliły i jesteśmy bardzo zadowoleni. Najbardziej z tego, że drużyna pojechała bardzo równe spotkanie, to znaczy wszyscy zawodnicy, nie było jakiegoś takiego lidera, który by zdobył komplet, prawda? Tylko wszyscy pojechali 9, 10, 8, to jest bardzo fajne. I no klawo, żeśmy tam troszkę połapali kąty, chociaż zdajemy sobie sprawę, że w ewentualnym finale czy półfinale ten tor nie będzie taki sam, no ale to normalne. Natomiast no, przyjemnie jak wygrywa się i odrabia się tą porażkę z wiosenną z Lublinie. Na tym torze no, była przewaga dwóch pól startowych, które zdecydowanie dominowały nad resztą i no, to też jakiś tam wpływ pewnie miało. Wiem na pewno, że nie będzie go pojutrze, czy w niedzielę, ale kiedy wróci, to, no, to biologia zadecyduje, bo to ten sam uraz różnych ludzi się różni i do tego nikt nie jest w stanie przewidzieć. Ale no, mamy nadzieję, że na te kluczowe, najważniejsze mecze o medale Jack będzie już z nami. Czasu mamy niewiele. Nawet nie wiem, czy uda nam się odjechać jakiś trening. Zobaczymy. Pewnie będziemy organizowali trening, natomiast pamiętajmy, że jest ryga i no, możliwości są ograniczone.